Karol Bromkarski, Tomek Kurowski ze strony. Moim gościem dziś po raz kolejny Kamil Kania, historyk, weszło, człowiek odmładzający na jakąś godzinę wszystkich w moim wieku. Cześć. Dzisiaj ostatnio rozmawialiśmy o bramkarzach z lat 90., 2000 z świata. Dziś ten świat sprowadźmy na nasze rodzime podwórko, czyli lata 90. w bramce reprezentacji Polski. Oddaję głos może wstępem, bo nie wiem, pewnie lepiej wprowadzisz, jak nasza piłka w latach 90. wyglądała, nie tylko w bramce, niż ja bym to zrobił. No to tytułem wstępu muszę powiedzieć, że w bramce, jak i właściwie wszędzie, lata 90. polskiej piłki to stałe były tylko zmiany. I tak nie doczekaliśmy się takiej konkretnej jedynki, jak chociażby przez lata w przyszłości Artur Boruc. Jest też z lat 90. jeden wątek, który mnie szczególnie zawsze dziwi, to jest niewykorzystanie potencjału Macieja Szczęsnego dla reprezentacji, bo mówimy o bramkarzu, który zapisał kapitalną kartę w tym pamiętnym pucharze zdobywców pucharów z Legią, który dwa razy był w Lidze Mistrzów z polskimi klubami. Mówimy o bramkarzu, który z czterema różnymi klubami potrafił wygrywać Mistrzostwo Polski, a który ma 7 meczów w reprezentacji. Oczywiście, możemy to sobie tłumaczyć, że pan Maciej ma trudny charakter, że zawsze mówi to, co myśli, że nie zawsze był w najlepszych relacjach nawet z kolegami z szatni z tego samego klubu, bo nie lubił za bardzo imprez, wolał swoje domowe zacisze, ale nie odmówimy mu bramkarskiej klasy. I my oczywiście mamy księcia Paryża, Andrzeja Woźniaka i jego fantastyczny mecz przeciwko reprezentacji Francji, ale gdybyśmy mieli zastanawiać się nad najlepszym bramkarzem Polski lat 90. i gdyby mnie ktoś zapytał, na kogo ja bym w takim plebiscycie zagłosował, to bez wątpienia zagłosowałbym na Macieja Szczęsnego. I moja największa pretensja do selekcjonerów reprezentacji Polski lat 90. to jest jego niewykorzystanie w reprezentacji. Do samego Macieja Szczęsnego chciałem przejść później, ale to byłoby już chyba bez sensu, więc możemy zacząć od niego. W jednej z audycji kiedyś to było bodajże o Legii z początku lat 90. Wspomnieliście, że Maciej Szczęsny niewiele brakowało, a to on byłby bramkarzem Manchester United, a nie Peter Schmeichel. Więc jeżeli tak faktycznie było, a zakładam, że skoro weszło, podało, że tak było, to było, to czy Szczęsny, myślisz, że zginąłby w bramce United, czy tak jak Schmeichel odcisnąłby swoje piętno? Nie wiem, co odcisnął takie piętno jak Peter Schmeichel, ale jestem przekonany, że absolutnie by na Wyspach nie zginął, nie przepadł i byłby bramkarzem bardzo solidnym. My łaknęliśmy takich piłkarzy w wielkich klubach w latach 90., ba, łaknęliśmy ich nawet na początku lat 2000. My teraz mamy niezwykłe dobrodziejstwo mieć piłkarzy w najlepszych klubach Europy czy nawet szerzej świata, ale kiedyś tak nie było, a Maciej Szczęsny był po fantastycznej przygodzie w Pucharze Zdobywców Pucharów. Z Manchesterem United też zagrał. No i na przeszkodzie stanęły wówczas sprawy formalne, bo bardzo ciężko było o transfer piłkarza poza Unii Europejskiej, w ogóle chyba spoza Europy do Anglii w latach 90., bo tam przepis obejmował to, że on musi rozegrać daną liczbę meczów dla swojej reprezentacji. Swoją drogą to gwarantowało wysoki poziom tych transferów do Anglii, a jak wspomniałem wcześniej, no Maciej Szczęsny i reprezentacja to był taki rozdział w jego karierze wybitnie
nieudany, bo to jest mowa o roku 91 i on miał wówczas jeden mecz rozegrany dla kadry. Potem rozegrał jeszcze 6 między 94 a 96 rokiem, no ale tych meczów było zdecydowanie za mało, by było taki transfer się pokusić. Pamiętam ten przepis, tam był jakiś procent Procent meczów meczów był rozegranych. Rozgrywany. Pamiętam bardzo dobrze. Maciej Szczęsny to akurat jest przykład, który nigdy nie przynajmniej żadnego dużego klubu nie kojarzę, żeby Szczęsny grał w jakimś poważnym klubie zagranicznym tak naprawdę. Bardziej go kojarzę z tych występów w Wiśle na koniec, w Widzewie wcześniej, w Legii, no, nie wyjechał za granicę. Poza to w Polonie. Właśnie tak mi się wydawało, że nie był za granicami. Może to też w jakiś sposób wpływało na decyzję selekcjonerów. Tak strzelam, że może jeżeli w tamtych czasach mieliśmy bramkarza, który grał poza Polską, był w pewnym sensie spoza wszelakich układów, które były w Polsce, może wtedy wzrosłyby jego szanse, bo myślę, że w czasach takich, kiedy Szczęsny teoretycznie mógł jeszcze grać już jako bardzo wiekowy zawodnik w reprezentacji, to w reprezentacji Polski w eliminacjach do poważnych turniejów, myślę tutaj o Euro 2000, grali bramkarze, przynajmniej jeden, który w mojej ocenie nie powinien dostąpić nigdy zaszczytu gry z orłem na piersi, ale do niego chciałbym przejść później, bo chciałbym jakąś chronologię zatrzymać. Dlatego pierwszym bramkarzem, znaczy już teraz drugim, który przyszedł mi do głowy myśląc o latach 90., o samym początku lat 90., to jest Jarosław Bako, który z Zagłębiem Lubin w roku 91 zdobył historyczny dla klubu z Lubina tytuł mistrza Polski, po czym przeniósł się do Beşiktaşu Stambuł i chyba też nie przepadł w tej Turcji, mam takie wrażenie. Skorygujesz mnie? Nie skoryguję, bo to były dwa sezony i ponad 50 meczów w lidze. Turcja to była trochę taka ziemia nieodkryta jeszcze na początku lat 90. Nie tylko dla nas Polaków, ale w ogóle dla europejskich piłkarzy, którzy chcieli sobie poszukać nowych destynacji, nowych wrażeń i on sobie tam radził całkiem nieźle. Potem bronił też w Izraelu. No właśnie, bo jeżeli ja mówiłem o tym, że częste były zmiany, jeżeli chodzi o reprezentację, to Jarosław Bako jest trochę zaprzeczeniem tej tezy, bo jeżeli popatrzymy od roku 1990, to on w tej reprezentacji grywał dość regularnie i w eliminacjach Mistrzostw Świata 9-4 i ma epizod w eliminacjach Euro 90. Dwa, ma mecze jeszcze także z lat 80., czyli eliminacji do Mundialu we Włoszech. Jeżeli byśmy mieli mówić, kto był taką pierwszą jedynką lat 90. w naszej reprezentacji, to właśnie Jarosław Bako. Myśmy niedawno, kiedyś to było, przypominali właśnie Zagłębie Lubin i Jarosław Bako był niezwykle ważną postacią dla tej drużyny. Po jego odejściu Miedziowi już tak sobie dobrze nie radzili. Zresztą on też po odejściu z Zagłębia Lubin już w Polsce, kiedy wracał do kraju, czy to do Lecha Poznań, czy to potem do Stomilu Olsztyn, to już też nie prezentował tak wysokiego poziomu, chociaż akurat ten fragment kariery w Stomilu Olsztyn można już zrzucić na kark wieku, bo on wracał grubo po 30. A ja takiego Jarosława Bako osobiście pamiętam. To były czasy, które gdzieś dla mnie były dostępne. Po Jarosławie Bako wydaje mi się, że następnym takim nazwiskiem, które zagościło w bramce reprezentacji Polski i w pewnym sensie rozgrzało serca, był Andrzej Woźniak, bramkarz, który z Widzewa przeszedł do wielkiego, może niezbyt w skali europejskiej na tamtą porę, ale Porto, jakby nie patrzeć, to jest wielka nazwa w Europie. Fantastyczny występ w Paryżu, stąd pseudonim Książę Paryża i też trochę niefortunny później na Wembley, ale no Andrzej Woźniak chyba jest jedną z bardziej wyrazistych
postaci polskiej bramki przynajmniej połowę lat 90. No tak, wszyscy pamiętamy jego fantastyczne interwencje w meczu z Francją, wszyscy pamiętamy, w jaki sposób on zapracował na ten swój pseudonim Książę Paryża. Ty powiedziałeś, że być może FC Porto wtedy w Europie nie miało takich sukcesów. Sukcesów może nie miało, ale marka FC Porto w Europie w połowie lat 90. była naprawdę duża. My mówimy o klubie, który dekadę wcześniej potrafił wygrywać Puchar Europy. Mówimy też o klubie, który miał dobre, bardzo dobre wspomnienia z Polakami, bo przecież szlaki Woźniakowi przetarł Józef Młynarczyk, natomiast no Andrzej Woźniak sobie ewidentnie za granicą nie poradził, bo ani w tym FC Porto, ani później w Bradze, gdzie trafił ze Smoków, tych meczów nie grał zbyt wiele, wrócił do kraju i też już ta schyłkowa część jego kariery się dobrze nie ułożyła. Być może Andrzej Woźniak po prostu wyjechał za późno, bo on miał 31 lat, jak podpisywał kontrakt z Porto. Być może gdyby zdecydował się opuścić Polskę nieco wcześniej, ta jego przygoda wyglądałaby inaczej, wyglądałaby lepiej. Natomiast no, nikt mu tych 20 meczów w reprezentacji nie zabierze. Ja będę go pamiętał przez pryzmat tego, jak zatrzymywał Francuzów, a jak się popatrzy na nazwiska francuskich piłkarzy, którzy w tamtym spotkaniu grali, to naprawdę jest z czego go pamiętać i pamiętać mu rzeczy dobre, bo teraz raczej Andrzej Woźniak kojarzy się z aferą korupcyjną i z tym, że pracuje w sztabie, a niektórzy woleliby, by człowiek skazany za korupcję w tym sztabie nie pracował. No, to jest ciężka do oceny jakoś sytuacja, bo z jednej strony właśnie mam tak jak ty, że wspominam jako bramkarza, który grał, miewał może, nie wiem, no, miał poziom bardzo, no miał wysoki poziom z przebłyskami na bardzo wysoki, typu Paryż, a wydarzenia takie, które nie są z tym związane, gdzieś się za nim ciągną. Wspomniałem też o jednym człowieku, którego... A już może teraz, którego uważam za bramkarza, który nie powinien grać w naszej reprezentacji. Myślę, że nie będzie to niespodzianką, że tym nazwiskiem jest Kazimierz Sidorczuk. Bramkarz, powiedzmy, solidny na Ligę Austriacką, która była może w latach 90., może nie może, a na pewno wyżej ceniona niż aktualnie. Jednak w barwach reprezentacji ja nie pamiętam meczu, może przez pryzmat tego, że jestem negatywnie nastawiony do niego, do jego występu, meczu, w którym Sidorczuk by reprezentację uratował, natomiast jestem w stanie sobie przypomnieć kilka meczów, w których można Sidorczuka na spółę, na przykład słynny mecz ze Szwedami, bodajże w 99, obwinić za stratę bramki. Jak postrzegasz słynnego księgowego naszej bramki? No takiego meczu jak Andrzej Woźniak to Kazimierz Sidorczuk nie miał, ale wydaje mi się na jego obronę, że niewielu bramkarzy miało taki wybitny występ w reprezentacji jak ten paryski sen Andrzeja Woźniaka. Słuchaj, mówimy o bramkarzu, który jednak z Lechem Poznań potrafił wygrywać Mistrzostwo Polski, był ważną postacią kolejorza z początku lat 90. Potem zadziwiające problemy w Sokole Pniewy, w Zagłębiu Lubin i w Stomilu Olsztyn. Ten wyjazd do Austrii, no też trochę ratujący, mam wrażenie, tę karierę, też mógł dopisać sobie kolejne trofea za mistrzostwo czy za krajowe puchary. Czy ty go w jakiś sposób tutaj szkalujesz? No nie wydaje mi się. No, bramkarz, który był bardzo solidnym ligowcem, który radził sobie w Austrii, ale w reprezentacji był po prostu jednym z wielu przeciętnych bramkarzy, bo tak jak powiedziałem, lata 90. to
no to stałe były jedynie zmiany. Natomiast z czego to wynikało, szczególnie już kiedy był w Austrii, wydaje mi się, że z takich trochę kompleksów. Nie mieliśmy zbyt wielu piłkarzy, którzy grali regularnie za granicą. Sidorczukowi to się udawało i być może dlatego znajdował uznanie i na te zgrupowania przyjeżdżał, bo grał, to może jest za duże słowo, bo raptem 14 spotkań uzbierał przez prawie całą dekadę. Mnie w postaci Sidorczuka bardzo boli to, że on często w mojej ocenie sprzed lat, bo tak jak na gorąco to na żywo się oglądało, zabierał w bramce miejsce Adamowi Matyskowi, który był zawodnikiem Bundesligi, bo czy to w Leverkusen, czy wcześniej w Fortunie Köln, jak dobrze pamiętam, no, był to zawodnik mimo wszystko podstawowy, wyróżniający się, i to nie chodzi tylko o ten legendarny, prawy, prosty, uderzony w Ulfa Kilstena. Wtedy i tak samo teraz wydaje mi się, że jednak Adam Matysek, ustępując miejsca w bramce Sidorczukowi, no, nie była to zbyt, nie jest to do dziś dla mnie zrozumiała decyzja ówczesnego selekcjonera. Co mogło sprawić, że Matysek był niżej cenionym bramkarzem od Sidorczuka, choćby patrząc przez pryzmat lig, w jakich grają. Już pomijam umiejętności, ale tak na samym papierze, no, Bundesliga niemiecka austriacką chyba zjadała zawsze i zawsze będzie zjadać. To prawda. Krótkie moje dwa skojarzenia na początek są takie: to jest mecz w Oslo już za kadencji Jerzego Engela w 2001 roku i ten ogromny pech Adama Mateska, czyli kontuzja, bo kto wie, jakby się to potoczyło, gdyby nasza reprezentacja z nim w bramce tamten mecz wygrała, mówię z nim w bramce od początku do końca, czy on by później nie został taką jedynką na dalszą część eliminacji, czy on by później nie był podstawowym bramkarzem w Korei i Japonii, ta jego karta byłaby znacznie, znacznie bogatsza. Jego trzeba docenić za to, że on był w tej reprezentacji przez całą dekadę lat 90. obecny, i to obecny nie tylko jako ktoś od podawania piłek na zgrupowaniach, ale obecny i grający, bo do końca 99 roku 28 meczów udało mu się rozegrać. Oczywiście tam, jeżeli chodzi o mecze o punkty, najwięcej było ich za Janusza Wójcika w eliminacjach do Mistrzostw Europy w 2000 roku, ale grał też w spotkaniach eliminacyjnych do mundialu w USA. Druga rzecz, z którą kojarzy mi się Adam Matysek, to jest jego, nazwać to pech? No, pech to może złe słowo, ale to jest jedyny kadrowicz Engela, który w 2002 roku nie zagrał ani minuty, bo tak się to złożyło na tym dla nas z jednej strony pięknym mundialu, bo wracaliśmy po 16 latach, z drugim jednak niepięknym, bo zaliczyliśmy gigantyczną klęskę, że poza Adamem Matyskiem każdy dostał przynajmniej minutę. Nawet Paweł Sibik, powołany bardzo nieoczekiwanie kosztem, zdaniem wielu, Tomasza Iwana na mundial, miał okazję zagrać przeciwko Stanom Zjednoczonym. Adam Matysek miał tego pecha, że przez dwa mecze bronił Jerzy Dudek, więc na trzecie spotkanie, które zostało, trener Engel wybrał Radosława Majdana. Pewnie też patrzył na to, że może mieć Radek jakąś perspektywę, jeżeli chodzi o kolejne lata gry w reprezentacji, jednak był 4 lata młodszy od Adama Matyska, a wracając do Matyska, no trudno nie cenić tego, że grał na Zachodzie. Trudno nie cenić jego niemieckiej kariery. Zresztą w Niemczech on był długo ceniony. No, Bayer Leverkusen, my się możemy śmiać, że to jest Bayer Leverkusen, że to jest wiecznie drugi zespół, który na ostatniej prostej potrafi wszystko, co ma zaprzepaścić, ale to jest jeden z czołowych zespołów Bundesligi. Bayer Leverkusen to jest drużyna, która nas potrafiła w europejskich pucharach lać jak chciała w latach 90. Kibice GKS-u Katowice z pewnością wiedzą doskonale, co ja mam na
na myśli, a Adam Matysek w tym Bayerze rozegrał blisko 70 meczów w 3 lata. No naprawdę trudno za tę jego karierę klubową go nie cenić. Chyba najlepiej poprowadzona kariera klubowa, bo zdążył wyjechać na zachód w młodym wieku, nie przepadł w Niemczech. No ten schyłek w Polsce miał trochę nieudany, bo tam najpierw było Zagłębie Lubin, potem żeby to ratować RKS Radomsko, ale też trzeba przyznać, że zdrowie go już w końcówce kariery nie oszczędzało. No chyba taki drugi po Macieju Szczęsnym, chociaż w trochę innym aspekcie, niewykorzystany bramkarz lat 90., bo był w tej reprezentacji. Być może zabrakło poprzednikom Janusza Wójcika takiego większego zaufania do Adama Matyska i zdecydowanego postawienia na niego, bo przecież to nie jest tak, że nie można postawić na młodego bramkarza. Franciszek Smuda stawiał na Wojciecha Szczęsnego, kiedy ten był jeszcze nastolatkiem, mając w perspektywie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. I chociaż ja jako zwolennik Artura Boruca miałem do tego pretensje, no to trudno teraz z perspektywy czasu nie przyznać racji, bo mamy bramkarza otrzaskanego już od lat z pierwszą reprezentacją, który od najmłodszych lat w niej bronił i to był jedynką. Być może tego zabrakło w przypadku Matyska poprzednikom Janusza Wójcika. Ja akurat wracając tutaj do tego mundialu koreańskiego, to jestem w stanie przełknąć tą porażkę, którą reprezentacja poniosła, bo to po 16 latach mówienie, że jedziemy walczyć o puchar, no z jednej strony byłem w stanie to zrozumieć, no bo po to się jedzie na mundial z założeniem, że jedzie się go wygrać, przynajmniej czysto teoretycznie i gdzieś tam ten dmuchany balonik, te wszystkie reklamy z Knora i tak dalej, gdzieś tam to mnie tak nie bolało i cała ta porażka, to chociaż pamiętam, że ze łzami w oczach kończyłem mecz z Portugalią, że mogę więcej nie zobaczyć Polski na mundialu. Miałem taki przebój, tyle lat na co się czekało i co, już? Ale ten mecz ostatni i ten brak choćby minuty właśnie Matyska na tym turnieju, to mnie chyba najbardziej boli z całego tego turnieju, bo jakby nie patrzeć, to Adam Matysek, przynajmniej ja tak to odbieram, że on swoją poważną karierę skończył poświęcając się jakby dla tej reprezentacji, właśnie w tym meczu mocno, bo on dostał kontuzji barku, jak dobrze pamiętam. To było wybicie barku czy coś. I on potem, jak już sygnalizował kontuzję i chęć zmiany, jeszcze się zerwał i obronił bodajże albo Keriu, upadając na ten bark, co ewidentnie już go skończyło. Dlatego choćby przez pryzmat tego meczu, przystanie 3-1, nie wiem, ostatnie 10 minut, ostatnie 5 minut, minuta, no myślę, że jako ukoronowanie tej kariery i jakiś lekki tribut za to Oslo, no należało mu się to, tak. Ja mam, też byłem bardzo zapatrzony jako dzieciak w Adama Matyska, może dlatego, że on w moim rodzinnym Wałbrzychu w pewnym sensie zaczynał swoją karierę. Nie jest, co prawda, on urodził się w Piekarach Śląskich, ale grał zarówno w Zagłębiu Wałbrzych, jak i w Górniku, skąd poszedł dalej w świat. Więc gdzieś tutaj taki sentyment do Adama Matyska miałem. Mówiłeś, że w Paryżu, tak jak Andrzej Woźniak, nie każdy mógł mieć swój fantastyczny mecz, ale w pewnym sensie dla polskiej kadry w Paryżu, tak jak się urodził Andrzej Woźniak i został księciem Paryża, tak samo Jerzy Dudek w swoim meczu na Saint-Denis, zremisowanym 0-0 już za kadencji Jerzego Engela. No, chyba Dudek się urodził wtedy dla kadry właśnie też w tym meczu. I to jest chyba człowiek, który w pewnym sensie zamykał jakby lata 90., bo cała ta dudkomania, nazwijmy to, bo która była w Polsce parę lat później i zaczęła się chyba w Paryżu, jak patrzysz na karierę Jerzego Dudka. W ogóle Jerzy Dudek dla mnie jest taką postacią, gdzie często się zastanawiam, czy jego kariera i to, jak my postrzegamy dzisiaj Jerzego Dudka przez pryzmat zwycięstwa Ligi Mistrzów, pierwszy Polak w Realu Madryt, czy mimo wszystko to cała jego kariera ładniej nie brzmi niż faktycznie wyglądała i czy on miał umiejętności bramkarskie na takim poziomie, żeby teraz rozpatrywać Jerzego Dudka jako bramkarza och, ach. To nie był najbardziej efektowny bramkarz w historii naszej reprezentacji,
nawet w ostatnich 20 latach. Natomiast jeżeli ja patrzę na Jerzego Dudka, on co prawda te lata 90. to właściwie liznął, to były epizody z Izraelem i z Hiszpanią. No to ja jednak muszę docenić to, co się wydarzyło w Stambule. Ja muszę docenić to, że on przez 4 sezony był pierwszym bramkarzem Feyenoordu Rotterdam i to takim niezdejmowalnym, który dostawał nagrody dla najlepszego bramkarza ligi. Potem na Wyspach w Liverpoolu do przyjścia Pepe Reina, absolutna jedynka. Ten Real Madryt, ja mam wrażenie, że do tego przywiązujemy za dużą wagę, bo on tam nie grał, no umówmy się, to były pojedyncze spotkania. Natomiast liznął szatni absolutnie jednego z największych klubów świata. Spotkał się ze znakomitymi piłkarzami, jak chociażby z Cristiano Ronaldo, o którym teraz może opowiadać anegdoty. Współpracował z José Mourinho. To jest wszystko na pewno warte uwagi, odnotowania. Natomiast przeceniany jest ten epizod madrycki. Natomiast czy przeceniany jest Jerzy Dudek? Nie wydaje mi się. Zasłużył na to, by postrzegać go jako bohatera Stambułu tą interwencją z końcówki, chyba dogrywki już, przeciwko Andrejowi Szewczenko, no i tym, co zrobił w rzutach karnych, no bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że psychologicznie on wygrał te batalie z zawodnikami Milanu. No, ewidentnie. Ja tak czasem się właśnie zastanawiałem nad postacią Jerzego Dudka, bo w tym Liverpoolu, no, ten finał pamiętny od choćby, no, do przerwy było 3-0, on przy tych bramkach, czy miał coś do powiedzenia, ciężko powiedzieć. Tak naprawdę Dudek w tym finale, mam wrażenie, że on się obudził w dogrywce, że to był moment, ja oglądając ten mecz, pamiętam moje słowa, że po momencie, kiedy on obronił właśnie ten strzał Szewczenki, o którym powiedziałeś przed chwilą, że to jest finał już Liverpoolu, że to już nie ma opcji, żeby oni wygrali. Raz, że odrobili 3-0, a dwa, że bramkarz zatrzymuje na samym końcu meczu jednego z najlepszych napastników, jak nie najlepszego, w drużynie rywali w taki sposób. I miałem takie postrzeganie, no fakt, że to już były troszkę inne lata, nie 90, więc on tutaj się nam w kanon trochę inaczej wbija. Jak do niego biegliśmy, to pozwól, że ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz. Że on miał jako pierwszy z tych bramkarzy, o których rozmawiamy, okazję wystąpić na wielkim turnieju. No ale jeżeli bramkarz w dwóch meczach przyjmuje 6 goli, to co byśmy nie mogli, jak nie zwalali tego na słabą grę obrońców, no to jednak nie można go dobrze ocenić. I na przykład w takim porównaniu z Arturem Borucem, który dwoi się i troi 4 lata później na tle Niemców, wyciąga do 90 minuty wszystko, co leci w jego bramkę, albo daje absolutne show przeciwko Austriakom na Mistrzostwach Europy, no to jego porównanie występów reprezentacyjnych wypada blado. Natomiast gdybyśmy porównali kariery klubowe obu bramkarzy, no to ja skłaniam się zdecydowanie ku tej Jerzego Dudka. Mieliśmy parę lat temu taki czas, to bodajże był mundial mundial w Niemczech, gdzie patrząc na same przynależności klubowe bramkarzy, wyglądało to świetnie. Mieliśmy Kuszczaka z Manchester United, Fabiański był wtedy zawodnikiem Arsenalu, Dudek był już chyba wtedy zawodnikiem Realu i to tak ładnie wyglądało, jeśli chodzi o papierowe rzeczy. Faktycznie Artur Boruc, no, jego kariera klubowa, on sam podkreślał w różnych wywiadach, że mogła wyglądać inaczej, gdyby patrzył może nie zawsze na aspekt finansowy, ale z kilkoma osobami na temat Boruca rozmawiałem i przyznają, że w jakim klubie on nie był, to robił akurat taką robotę, że kibice wręcz go uwielbiali. Inni nienawidzili, jak na przykład było to po niemieckiej stronie Glasgow. Za to też trzeba docenić. Tak, wracając jeszcze do tych lat 90. i do bramkarzy, no to też w sumie niewykorzystanym, bo myślę, że w 100% to jest bardzo dobre określenie, niewykorzystanym dla kadry, może w troszkę, nawet chyba nie w mniejszym stopniu niż Maciej Szczęsny, był też Grzegorz Szamoturski, który był
idealnie wpasującym się zawodnikiem w profil bramkarza szaleńca, co sam zresztą podkreśla nawet w swojej książce, a jednocześnie ogromne umiejętności. I sam fakt, że w latach 90. mówiło się o tym, że AC Milan był zainteresowany ściągnięciem Szamoturskiego do siebie, mając w pamięci to, że Serie A była potężną ligą w tamtych czasach, no to pokazuje jakby wielkość potencjału, jaki miał Szamo i chyba też niewykorzystanego w kontekście zarówno jego kariery reprezentacyjnej, jak i klubowej. No, Szamotulski to ta przede wszystkim jego elka na głowie, prawda? Z tymi obrazkami kojarzymy jego etap w Legii Warszawa. Ja lubię charyzmatycznych bramkarzy. Ja lubię bramkarzy, którzy mają jaja i Szamotulski takim bramkarzem zawsze był, też nie gryzącym się w język. No i faktycznie, jeżeli spojrzymy na te jego 13 meczów w reprezentacji, to wygląda to więcej niż blado. No, inaczej wybrał Janusz Wójcik, bo to głównie za jego czasów Szamotulski miał ten moment, by w reprezentacji grać, a mimo to tam nie występował. No może jeszcze u trenera Apostela by mógł się załapać. Natomiast no też mam wrażenie, że można było go bardziej wykorzystać już na początku XXI wieku. Może nie mam tu na myśli tego jego okresu w Śląsku Wrocław, ale już to, jak bronił w Amice Wronki, to dawało do myślenia, że wraca ten stary, dobry Szamotulski z Legii z końcówki lat 90., a to są tylko 4 mecze u Pawła Janasa i to każdy po raptem 45 minut. Więc Szamotulski nie wiem, czy nie miał tego samego problemu, co Maciej Szczęsny. Może nie na taką skalę, ale też wydaje mi się, że ten jego długi język, jego charakter, no mógł trochę niektórym trenerom przeszkadzać. Niemniej jednak jedna z barwniejszych też postaci polskiej bramki lat 90. i też bardzo dobry fachowiec. Szkoda, że nie potrafił się nigdzie zaczepić na dłużej za granicą, bo tak naprawdę to w większości przypadków były epizody i bardzo krótkie przygody, może poza Szturmem Graz, gdzie udało mu się spędzić 3 lata. Zwykle jakoś tak na dłużej nie potrafił w jednym miejscu osiąść. No być może tutaj też ten charakter był ważny. Ja myślałem, że zmierzasz, kiedy rozmawiamy o niewykorzystanym potencjale, do Aleksandra Kłaka. Tak, to było jedno z następnych nazwisk, które chciałem użyć. O bramkarzu, który zdobył olimpijskie srebro, który był człowiekiem Wójcika w Barcelonie, który wydawało się, że może być naprawdę bramkarzem kadry na lata, no i który miał wielkiego pecha do kontuzji, bo tych urazów w jego karierze było sporo. On też chyba przez to musiał ją trochę wcześniej zakończyć. Raptem 11 meczów dla reprezentacji, no to na kolana nie powala, a wszyscy wiemy, że teraz zmienił trochę zainteresowania i zamiast przy piłce to jest w transporcie i jeździ autobusem. Oczywiście to nie jest nic ujmującego dla Aleksandra Kłaka, ale wydaje mi się, że tutaj też, jeżeli otwieralibyśmy taką listę z niewykorzystanym bramkarskim potencjałem w Polsce lat 90., to Kłaka byśmy mogli wymienić, chociaż z nieco innych powodów niż chociażby Macieja Szczęsnego. No ja się tak zastanawiam czasem, czy wracając już do tematu, który przerobiliśmy, czy Aleksander Kłak, nawet nękany kontuzjami, nie byłby lepszym rozwiązaniem dla bramki niż Kazimierz Sidorczuk. Może przesadzam, ale wydaje mi się, patrząc przez pryzmat tego, jak grał wcześniej i jak w ogóle byli bramkarze, którzy z nim trenowali, wypowiadają się o nim,
o jego umiejętnościach, czy to nie byłby człowiek, który nawet nie w pełni zdrowy prezentowałby się lepiej. Ale to jest tylko moje gdybanie. Natomiast chciałbym jeszcze ruszyć temat bramkarza, który również był w kadrze olimpijskiej i też nie był wykorzystany dla naszej kadry A. Arkadiusz Onyszko. No, jakby nie patrzeć, bramkarz w Polsce też przejechał przez kilka klubów. Wyjechał do Danii, gdzie został przede wszystkim cenionym bramkarzem. Po jakimś czasie też znanym skandalistą. Ale umiejętności bramkarskich i tego postępu, jaki zrobił od momentu tego Onyczki, który wyjeżdżał z Polski do tego, który stał się fucking Polakiem, no ciężko jest mu odmówić. I to, jak miał wkład w grę, w zmianę gry i postrzegania, nawet Odry Wodzisław w jego ostatnim, jak się później okazało, sezonie, kiedy już był grubo po tych latach, których nadawał się do reprezentacji, pokazywał, że ten kierunek też nie byłby zły, zwłaszcza, że Liga Duńska, choć może w Polsce nie doceniana, wcale nie jest ligą słabą. To najpierw też, tak jak w przypadku Adama Matyska, pozwolę sobie na skojarzenie, czyli właśnie na Odrę, która rozpaczliwie broniła się, by nie spaść z ligi, a Arkadiusz Onyszko to, co wyprawiał w tej bramce, no to dla mnie robił coś niebywale imponującego. Ja się wtedy zacząłem zastanawiać, gdzie on był. Gdzie on był przez te lata? Oczywiście. Wiedziałem, że był w Danii, wiedziałem, że duńska liga w Polsce nie była pokazywana, że duńskiej ligi raczej żaden kibic nie ogląda, ale wydawało mi się, że ktoś ze sztabu reprezentacji powinien przynajmniej ten jego postęp, jak powiedziałeś, czy tę jego grę w Danii monitorować. On zagrał w reprezentacji raptem dwa mecze, oba w 1997 roku, kiedy grał w Danii. Najpierw w Wiborgu, później Odense, a na końcu także w Midtjylland. No to tak naprawdę no nie grał w reprezentacji wcale i też z tymi powołaniami było bardzo licho u niego i to jest rzecz z pewnością niezrozumiała. Pamiętam też to, jak poróżnił się z Józefem Wojciechowskim, bo zdążył już podpisać kontrakt z Polonią Warszawa, ale potem okazało się, że ma problem z niewydolnością nerki. Trzeba przyznać, że bramkarz niezwykle kontrowersyjny, bo jeżeli myślę o drugim skojarzeniu, no to chodzi oczywiście o jego autobiografię i zawarte w niej treści, między innymi te homofobiczne. Natomiast no jeżeli chodzi o jego fachowość, trudno się przyczepić. On w Danii, mówię o aspektach piłkarskich, bo w Danii są bardzo wyczuleni na takie treści jak tolerancja i tym podobne, to może gdzieś stracił. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, jeżeli chodzi o to, jak się prezentował na duńskich boiskach, no to długo był tam uznawany za fachowca i faktycznie myślę, że jeżeli mówimy o bramkarzach pominiętych, chociaż to już bardziej z przełomu lat 90. i 2000, to Arkadiusz Onyszko też w czołówce pewnie na podium. Jeszcze tak kończąc te lata 90. i trochę nawet alfabetycznie, to Kazik śpiewał, że najlepszy bramkarz Bogusław Wyparło. On też pomimo solidnej gry w tej ekstraklasie naszej i sukcesów, jakim było Mistrzostwo Polski z ŁKS-em w 98 roku, tak na dobrą sprawę poważnej szansy w reprezentacji nie dostał. Jeśli dobrze kojarzę, mógł chyba ogrywać się tylko na tych takich zimowych turniejach na Cyprze, w tego typu niezbyt poważnej piłce reprezentacyjnej, a no może i pod koniec lat 90. miał bardzo mocną konkurencję. Jednak mimo wszystko myślę, że był to też człowiek o umiejętnościach i jak słyszałem od ludzi, którzy z nim trenowali, z wyciętym układem nerwowym, który mógłby zrobić większą karierę. No, kolejny synonim wariata.
może bez ekscentrycznej fryzury, jak Grzegorz Szamotulski z tą swoją Elką, ale też bramkarz, który kojarzy się jednoznacznie z jednym klubem, choć nie do końca słusznie, bo on zaczynał w Stali Mielec i tam ma rozegranych grubo ponad 100 spotkań, ale mi się jednak Bogusław wyparło kojarzy z Łodzią, kojarzy z ŁKS-em, z tym mistrzostwem, ale później także prawie z dekadą gry już w XXI wieku dla łódzkiego klubu sportowego. No też wyliczamy tutaj te kolejne nazwiska bramkarzy i tak skłaniam się ku takiej refleksji, że no też może grać jeden, tak? To jest problem tej pozycji, że to jest dla jednego zawodnika, czy w meczach towarzyskich pewnie dla dwóch. Gdyby można było stawiać po dwóch bramkarzy w jednym meczu, pewnie tych spotkań niektórzy mieliby więcej, a niektórzy w ogóle mieliby rozegrane spotkania w reprezentacji, bo skoro mówimy, że ten był pomijany, tamten grał mało, ten grał w nieistotnych meczach, no to siłą rzeczy są też tacy, którzy nie grali prawie wcale i takim bramkarzem jest Bogusław Wyparło, ale nie postrzegam go jako jakoś wybitnie wielce straconego bramkarza dla naszej reprezentacji. Świetny ligowiec. Uwielbiam utwór Plamy na słońcu Kazika, który wspomniałeś i ten fragment o Bogusławie Wyparło także z powodu warstwy artystycznej tego tekstu, który niezwykle opisuje polską mentalność, jak zwykle celnie w przypadku wokalisty Kultu. Natomiast nie postrzegam Bogusława Wyparły jako bramkarza, którego mamy jakoś specjalnie żałować i rozpaczać, że w reprezentacji nie zapisał jakiejś wybitnej karty. No to chyba tym akcentem możemy skończyć lata 90. i troszkę 2000 w polskiej bramce, bo tak jak mówisz, mógł grać tylko jeden, było kilku naprawdę mocnych faworytów do tego. Isidorczuk musiałem. Także chyba na tyle, jeśli chodzi o bramkarzy w latach 90. w polskiej bramce. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Kłaniam się.